Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Majsze, co ty słuchasz tyle tej kontestacji? Słucham, bo to jest koszer. Wiesz, że jest koszer. Witam was, drodzy słuchacze, jeszcze raz ja, Krzysiek Maczyński. Nie dodaję obecnie Wellbite Eater, ale nie będę ponownie wyjaśniał dlaczego. Zainteresowanych odsyłam do ostatniego odcinka Geek Cloud. A mówię do was teraz na martwo, poza anteną to nagrywam we wtorek 15 stycznia 2013 roku, żeby podać takie wprowadzenie do dalszej części tego materiału, która będzie jeszcze po dwóch przerywnikach. Będzie to mianowicie nagranie z afterparty, które się odbyło po odcinku prowadzonej przeze mnie audycji Gość Miesiąca 31 sierpnia ubiegłego roku. Gościem miesiąca był wtedy Artur Dziambor, wiceprezes partii Kongres Nowej Prawicy. Do afterparty dzwoniło wiele osób, m.in. jego główny kontrdyskutant, czyli dr Jacek Kardaszewski, niegdyś kandydat na prezydenta Łodzi, guru socjalizmu, autor poczytnego bloga. Był też gościem miesiąca miesiąc wcześniej, w lipcu. I ja w tym afterparty mówiłem dwie takie rzeczy, trochę wydające się przeciwstawne, chociaż ci, którzy słuchali ze zrozumieniem, myślę, że wiedzieli, o co mi chodzi w tym skrócie myślowym. Afterparty zwykle jest nienagrywane i tak też mówiłem, a później mówiłem, że jednak nagrywania nie wyłączyłem i że się ono toczy. W związku z czym i dr Kartaszewski, i Artur Dziambor prosili, i wiele innych osób później prosiło, żeby im to udostępnić. Wytargowałem, żeby można było puścić to na antenie. Hugo był przeciwny umieszczaniu w archiwum, ale puściłem na antenie. No i tak się stało, że to afterparty zostało upublicznione. No więc teraz wrzucam, skoro jest takie oczekiwanie, skoro już jest i tak upublicznione, do archiwum. Podałem też w międzyczasie nową politykę dotyczącą afterparty. Tak jak wyjaśniałem, będą one mogły być nagrywane, ale każdy będzie mógł sobie zastrzec, że jego wypowiedź należy wyciąć. No oczywiście w sensownym momencie, czyli najlepiej zanim się zacznie wypowiadać, ewentualnie do 15 minut po swoim pierwszym zejściu z anteny w trakcie afterparty. Tak proponuję. No to teraz zapraszam do posłuchania. Panie Majar, czy pan wpłaca na kontestację? Ja nie wpłacam. Ja wypłacam. Żydzi stoją za tym radiem. www.kontestacja.com. I bet you're the kind of guy that would fuck a person in the ass and not even have the goddamn common courtesy to give him a reach around. I'll be watching you. I powinno nas być znowu słychać na antenie. Ściszę ten podkład. Jest to afterparty. Powiedzcie mi, słuchacze, bo ja tutaj w takiej konfiguracji, jakiej używam w tej chwili, to używam pierwszy raz. Więc takie pytanie techniczne do was, czy poziom głośności podkładu jest teraz odpowiedni, czy go może podgłośnić bądź ściszyć, bo wy to słyszycie inaczej niż ja bym ewentualnie słyszał. Ja powiem tak, że to jest afterparty w kontestacji Radiu Wolnościowym po audycji Gość Miesiąca, po odcinku tej audycji, w którym gościem był Artur Dziambor, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy. I na początek afterparty, prawdopodobnie nie na całość, ale na początek postanowił z nami zostać. Przypominam, że afterparty to nienagrywany dodatek do audycji w bardziej luźnej formie. Może być trochę więcej chaosu, może być więcej osób naraz na antenie. Tematy też sobie mogą tak kluczyć. Zachęcam was już teraz do dzwonienia, do dołączania do tego afterparty. Można dzwonić no tak samo jak do audycji, czyli na Skype'ie kontestacja.com lub telefonem 222-195-321. Powtarzam, numer 222-195-321. Tak, basket mat powiada, jest podkład, ale cichy i syczący. Syczenie to chyba jednak jest z innego powodu, ale... Mm,
Tak. Cichy z kolei mówi, że jest okej. No więc różne są tutaj preferencje, prawda? Zostawmy na razie jak jest. Chyba, że będą protesty zmasowane, prawda? To wtedy damy się obalić tak jak władza ludowa, ale w taki sposób, żeby i tak się ustawić na to, co po tym obaleniu będzie. Dołączyłem właśnie do konferencji, do afterparty doktora Jacka Kardaszewskiego. Witamy ponownie. A zachęcam też oczywiście innych do dzwonienia, bo tutaj może być wielu ludzi naraz na antenie, to jest nienagrywane. Tutaj nawet sobie pozwolimy na spadek jakości kosztem spadku jakości, na to możemy sobie pozwolić, żeby tych osób mieć całe grono większe tutaj, uczestników afterparty. Panie doktorze, czy pan nas słyszy? Tak, tak, słyszę. No to rozumiem, że ma pan dużą ochotę na otwarcie dyskusji. Tak, tak, słyszę państwa. Otóż rozpoczynam od tego, czy moja polemika z panem Arturem była słyszalna, ponieważ nie wiem, czy kiedy on mówił, to co ja mówiłem, było słyszalne, jeśli jednocześnie, prawda? Bo mówiliśmy jednocześnie. Więc jeśli nie, a podejrzewam, że nie, to chciałbym podkreślić mocno, że humanista, który, to znaczy człowiek, który ukończył kierunki humanistyczne, a zajmuje się biznesem, nie jest żadnym humanistą. Ja nie mówiłem o ludziach, którzy skończyli kierunki humanistyczne, a zajmują się biznesem, tylko mówiłem, tak jak pan Artur, tylko mówiłem o humanistach, które są wierni sobie i zajmują się dalej, zajmują się konsekwentnie humanistyką. Dla tych ludzi ja nie widzę w tym systemie żadnego miejsca w systemie promowanym przez KNP. A co to znaczy? Co to znaczy ludzie zajmujący się humanistyką? Ponieważ wie pan, no ja na przykład mogę sobie czasem przeczytać jakiś tomik poezji i wyobrażam sobie, że pisarze dalej będą mieli miejsce w tym świecie. Wyobrażam sobie, że jacyś analitycy sondaży i prowadzący różne ankiety, opinie publiczne dalej będą tam mieli miejsce ludzie, którzy potrafią analizować psychologię tłumu. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, że będzie taka armia. Anality czy sondaży to jest biznes. To nie są humaniści. To są ludzie, którzy zdradzili humanistykę. Kto to jest humanista? Humanista to nie jest ktoś, kto sobie przeczyta od czasu do czasu tomik poezji, tylko spędza dziesiątki lat nad wypracowaniem swojego systemu filozoficznego. Dla takich ludzi w pana systemie nie ma miejsca. W obecnym systemie dla takich ludzi też nie ma miejsca, bo z czegoś trzeba żyć. A to, że tacy ludzie dumający nad rzeczywistością... A jest z czego żyć, bo jest państwowe szkolnictwo, w których są posady dla humanistów. I oni stąd biorą środki na życie. W pana systemie nie byłoby ich. No, nie byłoby tych posad. Ale wie pan, i chwała Bogu nie byłoby tych posad. Bogu, bo zeszlibyśmy do poziomu małp. Ale co pan gada? To są ludzie, którzy się do tarcia chrzanu nie nadają i dlatego siedzą w szkołach i męczą uczniów. To jest właśnie to. Się nie nadają, ale nadają się do myślenia wyższego. Ale co pan gada? Do myślenia wyższego wszystkie teorie zarządzania, wszelkie różne rzeczy, które są związane z zarządzaniem państwem. Tak. Wszystko, co jest związane z rządzeniem państwem, wszystko, co buduje wszelkie struktury, to są te kierunki techniczne i to jest wojsko. I tak naprawdę, wie pan, no tak jak powiedziałem, sobie tomik poezji można przeczytać, film obejrzeć, książkę przeczytać, pójść do opery, do teatru. To satysfakcjonuje, że pan pójdzie do opery raz na pół roku. Natomiast prawdziwego humanistę to nie satysfakcjonuje, tak samo nie satysfakcjonuje go zajmowanie się zarządzaniem. Prawdziwy humanista
tak jak powiedziałem, pracuję w pocie czoła po 12 godzin dziennie nad stworzeniem swojej oryginalnej, humanistycznej myśli, która nie ma bezpośredniego przełożenia na praktykę. Dozwoliło się do nas jeszcze dwóch słuchaczy. Ja tutaj powiem, że jest z nami ponownie ten słuchacz, który dzwonił w trakcie audycji, czyli Arek z Olkusza oraz słuchacz dzwoniący telefonem. Witamy cię telefonie i Arku. Witam. I skoro już w ogóle wspomniałeś, że jestem tutaj, to ja chciałem się odnieść w ogóle do tej kwestii w ogóle humanistyki i którą zarówno, ja się nie zgadzam zarówno z tym panem, który z panem Kordaszewskim, tak? Kardaszewskim, przepraszam bardzo. I zarówno z gościem dzisiejszej audycji, bo w Polsce jest sytuacja nieco nietypowa z tego powodu, że po prostu humanistyka, czyli osoby, które na przykład, dajmy na to już tak przykładowo mówiąc, nawet piszą te wiersze, one spokojnie mogą mieć pracę w wolnym rynku, tylko po prostu w Polsce oni nigdy takiej pracy nie będą mieć, bo to jest całkowicie zmonopolizowane przez państwo. Tutaj praktycznie nie ma przemysłu rozrywkowego. Wiersze to mogą sobie pisać i teksty piosenek również. No. Ja natomiast jeszcze raz mówię, że nie wszystko sprowadza się do pisania dowcipnych wierszy. I humanistyka nie na tym polega, tylko na drążeniu problemów w pocie czoła przez całe życie. I pytam się, kto będzie to finansował? No oby nikt. Czyli najlepiej zróbmy się małpami, tak? Nie, panie doktorze, w związku z tym, że pan gada banie luki całkowite o ludziach, którzy zawodowo dumają nad swoim sensem życia, no to musi pan nie mi wybaczyć. Nie tylko w ogóle innych. Tak, ja bardzo potrzebuję, żeby inni za mnie myśleli, wie pan, zdecydowanie. Jeżeli pan takich ludzi potrzebuje, no to gratuluję. No bo jeśli to... pan czyta jeden wierszyk na pół roku, to pan na pewno potrzebuje. Znowuż próbuje pan jakoś obrazić człowieka, z którym pan rozmawia, nie mając pojęcia, z kim pan rozmawia, więc może nie będę wchodził w ogóle w polemikę na ten temat. No ja znam pana, ale nie zna pan mnie, nie ma pan pojęcia, o czym pan mówi, ale no nieważne. Ważne jest to, że... wielki poetą, rozumiem. Jeszcze, nie, powiem panu tak, absolutnie uważam, że tacy darmozjadzi, którzy dumają nad sensem życia i nie nadają się do niczego, nie ale powinni poczekaj. W ogóle egzystować. Zaraz. Udzielmy głosu telefonowi, bo Tarbiński, Hegel, to byli darmozjadzi, pana zdaniem, tak? Nie, oni mieli z tego żyć, nie? Oni gdzieś tam byli. No mieli z czego żyć, dlatego że płacili Niemcy podatki, za które się utrzymywali na uczelniach. A, no więc oni się utrzymywali na uczelniach, czyli prowadzili wykłady, czy tak. Byli tylko dumacze? A, no właśnie, więc oni wykonywali pewną pracę. Praca tak? polegała na tym, że prowadzili wykłady, czyli kreowali następne pokolenia ludzi, którzy potem mieli kreować tę rzeczywistość, do której oni ich przygotowali. Okej, to jest praca. Za pracę się płaci. Przekażmy głos, jako prowadzący tutaj zęgeruję. Proszę. Prywatnych i systemie celowości płacić się nie będzie, bo to nie ma związku z zyskiem. Bezpośrednim, namacalnym zyskiem. Ależ absolutnie nie. Tacy ludzie, których pan wymienił, powinni właśnie znaleźć zatrudnienie, ponieważ będą świetnymi nauczycielami, więc do tych świetnych nauczycieli będą lgnąć ludzie masowo. Panowie, odbieram głos. Jaki przedsiębiorca? Panie doktorze, ja turze, dajmy się wypowiedzieć słuchaczowi, który zadzwonił do nas telefonem. No właśnie, tutaj i pan doktor, i słuchacz tutaj mają razem rację, bo z jednej strony, jeśli ktoś jest dobrym humanistą i publikuje tę swoją wiedzę i te swoje przemyślenia, to też się utrzyma. I też będą osoby, które będą chciały utrzymywać tego człowieka, bo on będzie dobrym humanistą. I tutaj z jednej strony jest prawda i z drugiej. Nie rozumiem, kto by chciał go utrzymywać. No jeszcze dzisiaj istnieją dotacje, tak, owszem. Dzisiaj jeszcze może się utrzymać, chociaż z trudem, ale w pana systemie, w systemie, który promuje tutaj pan Artur, nie będzie takich i KNP, nie będzie już takich możliwości i żaden człowiek ekonomiczny na stanowisku dyrektora uczelni wyższej nie będzie chciał opłacać takich ludzi. Ale proszę, nie będzie im płacił, dlatego że dla niego to będą darmozjady.
na kogoś panu bliskiego, na przykład taki Karol Marx. W jaki sposób, proszę mi powiedzieć, w jaki sposób on się utrzymywał? Dzięki czemu on tworzył? On się utrzymywał dzięki pomocy swojego przyjaciela Engelsa, który posiadał fabrykę. Właśnie, dobrze. Właśnie pięknie. O tym mówię. Właśnie, panie doktorze. Przepraszam, muszę to chodzi powiedzieć. Mi o to, że są takie osoby, które by chciały utrzymać. Tak samo na przykład załóżmy, że będę kiedyś wielkim kapitalistą, tak? Będę miał dużo pieniędzy. Sam nie jestem humanistą, ale jakieś idee są bliskie mojemu sercu i chciałem wspierać ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień. Właśnie. Tak, tylko że ta pomoc w przypadku Marksa była tak wielka, że mu dzieci poumierały, bo nie miał za co je leczyć. I humanistów, i mecenasów tego rodzaju jest bardzo znikoma liczba. W związku z tym ten los Marksa będzie bardzo, bardzo. Ich los będzie bardzo podobny do losu Marksa. Na czacie Marian zadał takie pytanie, czy Ludwig von Mises był humanistą, tak dla przekory. Ludwig von Mises i wszyscy prawicowi myśliciele, tak jak na przykład Gwiazdowski, Centrum imienia Adama Smitha, Państwa Audycja, są sponsorowani przez biznes, dlatego że biznes ma w tym interes. Ale niech się zdarzy, że ktoś będzie nonkonformistą i nie będzie wyznawał ideologii libertariańskiej. Wtedy z czego ma żyć? A to proszę powiedzieć, czy to nie jest właśnie takie arbitralne podejście? Wtedy jeśli państwo wspiera jakieś idee, to kogo mamy wspierać? Wszystkich po kolei? Każdego? Tak. Przecież to jest niemożliwe. To jest po prostu niewyobrażalne. No. Mamy wspierać, a niby dlaczego nie? Dlaczego na przykład mamy wspierać sprzedawców tego drapania się po plecach, a nie mamy sprzedawać, nie, przepraszam, nie mamy wspierać twórców? Znaczy, proszę pamiętać o tym, że to jest takie środowisko, które apeluje raczej, żeby nikogo nie wspierać, żeby każdy mógł sam sobie poradzić. Brawo. Tak, tylko że wydawcy magazynów ilustrowanych, magazynów tak zwanych kolorowych, nie potrzebują wsparcia, bo te magazyny doskonale sprzedają się na rynku i oni mają z tego powodu pieniądze. Natomiast na wyższym poziomie nie ma takiego popytu na nie na rynku i w związku z tym trudno liczyć, że książka filozoficzna spowoduje, że ktoś się będzie z niej utrzymywał. Panie Jacku, my jesteśmy partią, która zupełnie inaczej myśli. Dlaczego pan nas nie wspiera finansowo na przykład, wie pan? Albo dlaczego pan nie walczy o prawa gdzieś? Państwa jako libertarian, dlaczego ja państwa nie wspieram? Bo jestem przeciwny państwa ideologii, bo inaczej podcinałbym gałąź, na której siedzę. Słuchajcie, bo tutaj kilka rzeczy padło naraz. Otóż ja osobiście uważam, że jeżeli coś jest nierentowne, to tego nie ma. W związku z czym nie wspieramy producentów drapaczek do pleców. Jeżeli te drapaczki nie mają konkretnego popytu, nie nadmuchujemy tego. Ale mają, na ogół mają. Dobra, niech mają. Ja wkroczę w tą polemikę i przekażę głos do nowego słuchacza, który jest z nami na antenie. Jest to Niko Nibo z samego Peru. Witamy. Czy mówisz po polsku, czy też będziemy musieli się poszukać w naszym gronie kogoś, kto by tłumaczył? Oczywiście mówię. Mówię bez problemu, tylko mam tutaj takie... Naprawdę jesteś z Peru? Niestety nie. Chociaż planuję niedługo, ale jeszcze... Peru pod Katowicami. Nie, dokładnie nie. Ale powracając do tematu tego, co mówiliście, tutaj pan doktor, nawet nie pamiętam, to był doktor? Karnaszewski, to w ogóle ma troszeczkę dziwne i według mnie pomylone myślenie, ponieważ jeśli dana
dana dziedzina nie jest rentowna i nie potrafi się z niej człowiek utrzymać i nie jest do niczego potrzebna, to z naturalnej kolei rzeczy, że zginie po prostu selekcja naturalna i to nie będzie nic złego dla naszego gatunku. Zupełnie pan nie rozumie selekcji naturalnej. Selekcja naturalna to jest dzicz, to jest dżungla, w której wszystkie metody są dozwolone. I na przykład jeśli filozof nie ma się za co utrzymać, to morduje człowieka zorientowanego na rentowność, człowieka ekonomicznego i w ten sposób zdobywa te środki. Natomiast to, o czym pan mówi, to jest pseudo-selekcja naturalna. To jest taka selekcja naturalna, w której pewne metody rywalizacji są promowane, a inne są niedozwolone zgodnie z interesem ludzi ekonomicznych, czyli tych nastawionych wyłącznie na rentowność, na forsę i nazywających darmozjadami ludzi myślących. A to czemu pan się ogranicza tylko do humanizmu? Czemu na przykład nie wspomagać nauk technicznych? Nie wiem, czy pan zna postać Nikola Tesli, który właśnie swojego czasu, 100 lat temu, naprawdę bardzo, bardzo rewolucyjne tezy wysnuwał, które się sprawdziły, no ale właśnie też nie znalazł na przykład finansowanie ze strony wielkiego biznesu. Rzecz znalazł, ale nie takie, jak chciał. No i czy pan też by chciał... Nie tylko, mówię nie tylko o humanistach, chociaż oni są najbardziej jaskrawym przykładem tego zjawiska. Mówię również o przedstawicielach nauk ścisłych, ale teoretycznych, które nie mają bezpośredniego przełożenia na technikę i na zysk. No ja bezpośredniego w długim okresie mają, ale nie w krótkim. Ja podam przykład. Tylko proszę zauważyć, że nie każda teoria jest dobra. Niektóre po prostu nie mają sensu. Ale nie każda. Zmarnowane. Ja podam, ale nie podam, każda podam, pierogarnia jest. Też jest dobra i to też są pieniądze zmarnowane, prawda? Proszę tego prerogatywy prowadzącego tutaj szanować, to znaczy ten nie przerywać ani sobie nawzajem, ani mi. Ja natomiast też się staram nie przerywać, ale czasem pomiędzy gorącą dyskusję, żeby nadać jakiś, tak żeby ten chaos nie był totalny, muszę wejść. I tym razem wchodzę, żeby przytoczyć przykład Gregory'ego Ceytina. On się zajmuje informatyką teoretyczną, algorytmiczną teorią informacji, czymś, co w ogóle, jeżeli miałbym obstawiać jakiś dział matematyki, który nigdy nie będzie miał żadnych zastosowań, no chociaż Hardy obstawiał teorię liczb i jak wiemy się pomylił, no bo kryptografia na przykład teraz, ale gdybym miał obstawiać, to byłoby to właśnie to, czym się on zajmuje, ponieważ dotyczy to hipotetycznych maszyn, które potrafią rozwiązywać problemy, o których jest dowód, że się nie da ich rozwiązać. Jest zatrudniony, ma cały superkomputer do dyspozycji w Watson Research Center przez firmę IBM. Że to do niczego nie przyda. A jeśli na przykład powiedzmy, nie wiem, za 50, za 100 lat, to co on wypracował, może się komuś bardzo przyda. Inspiracja teoretyczna była. Nie chcę jakoś popadać strasznie w popieranie tego, co mówi pan Jacek, bo ja się niezbyt się chyba zgadzam w metodach, ale myślę, że tutaj porusza też ważny problem, żebyśmy, nie wiem, nie popadali też może w taki świat jak z utworu 451 stopni Fahrenheita, tak, że prawda, że cała sztuka jest powiedzmy robiona pełna masowa i tylko pod komercję, natomiast powiedzmy sztuka wyższa jest no spalona i to dosłownie w tym przypadku. I właśnie tutaj jestem ciekaw zdania pana Artura, jeśli jest ciągle z nami obecny, co on sądzi na ten temat, czy jeśli prawda, tą sztukę, prawda, i filozofię no, zdamy tylko na ten rynek, czy nie skończy się to właśnie umasowieniem tej sztuki, no i spadkiem jej jakości przez to. No i po prostu fizyczną likwidacją ludzi, którzy tym się zajmują, bo przecież z podatku pogłównego się ich nie utrzyma. Ale proszę zobaczyć na takie coś, co już było w przeszłości. No przecież tacy ludzie się utrzymywali jakoś sami. Albo byli cynicy mieszkali w beczkach, tak? Do tego pan zmierza. No ale tak, mieszkali w beczkach, tak. Może dzięki tym właśnie skrajnym, ekstremalnym
może dzięki tym ekstremalnym właśnie warunkom mogli oddać się temu, co tworzył. Skąd pan wie, gdyby inne były warunki... Na śmietniku pracuje się teoretycznie doskonale, oczywiście. Może on by nie miał wtedy takiej motywacji, skąd pan o tym wie? To jest po prostu... Będzie miał wielką, może pan oceniać. Ale motywację może mieć wielką, tylko możliwości będzie miał znikome, jeśli będzie mieszkał w kanale, gdzie mu będzie kapać na głowę i na jego rozmazywać to, co napisał, woda. Teraz Jacek, przekazujemy głos. Wiecie co, no ja chciałem powiedzieć, tutaj pan Jacek nawołuje nas do tego, żeby ktoś mu płacił za pracę, której absolutnie nikt nie chce, ale on chce ją wykonywać dla dobrego samopoczucia i własnego portfela. To jest sytuacja taka, że niestety, na tym to polega, że wykonuje się tę pracę. Ja panie Jacku, ja panu nie przepraszam. Wykonujemy pracę, która ma nam dać jakieś pieniądze. Pracę, która się opłaca i pracę, za którą ktoś nam chce dać pieniądze. Teraz tak, bo tutaj zwracacie uwagę na to, że jeżeli oddamy wszystko rynkowi i zrobimy to, co ja mówię, czyli celowość edukacji, to pominiemy całkowicie takich właśnie ludzi, tak? Takich ludzi, którzy są tymi robiącymi pewne rzeczy. Tutaj słyszałem taki głos, ja przepraszam, nie jestem w stanie przeczytać, kto ze mną rozmawia, ale słyszałem taki głos, że właśnie, że są osoby, że był jakiś człowiek, który wykonuje coś, co jest absolutnie niepotrzebne dziś, ale co może być na przykład bardzo potrzebne za 50 lat, ponieważ jakieś badania okażą się tutaj takie, że to się przydało. Tak jest. I nie ma powodu, żeby umarł na gruźlicę. Okej, nie w tych czasach żyjemy już. Natomiast... Pan chce te czasy wprowadzić. No właśnie absolutnie nie, bo sytuacja w tym momencie wygląda tak, że... Przerwało. Mieliśmy drobny problem techniczny. Już? Żyjemy? Żyjemy, ale ja muszę jeszcze raz zobaczyć, po czym ponownie połączyć. Czas, wszyscy się rozłączamy i za chwilę raz ponownie łączę. Już. Tak. I jesteśmy z powrotem na... Tak. Antenie? No. Tak, słucham, bo nie dokończył pan swojego zdania. Tak, więc nie, chodzi mi o to, że tacy ludzie jakieś zatrudnienie znajdą, natomiast jeżeli w tym momencie wykonują pracę, która jest nikomu niepotrzebna, to niestety musi to być praca hobbystyczna, wie pan, bo jeżeli dojdziemy do tego, o czym pan mówi, to ja na przykład, będąc wiceprezesem partii pozaparlamentarnej, powinienem żądać od państwa, czyli od pana, żeby mi pan płacił za to, że ja wykonuję pracę na rzecz partii pozaparlamentarnej, z którą pan się ekstremalnie nie zgadza, ale ja przecież wykonuję... I poszedłbym na to rozwiązanie. A ja absolutnie bym pana nie wspierał. Nigdy nie dał ani złotówki, tu się różnimy, bo pan mówi, że są to ludzie zupełnie niepotrzebni, ale są to ludzie niepotrzebni dla ludzi pańskiego pokroju. Ale nieprawda. Czyli posesywnych, materialistycznych egoistów. Natomiast nie tylko tacy ludzie istnieją na świecie. Panie Jacku, ja mam pytanie. Halo? Tak, Arek. Ja mam pytanie takie jak on sobie wyobraża, jaki odsetek ludzi powinny mieć w takim społeczeństwie jak dajmy to Polska, które tam liczy 38 milionów, utrzymywane być według takich w takiego sposobu widzenia jak pan uważa? Tych tak zwanych humanistów w pana rozumieniu. Ilu ich będzie?
To ja może jeszcze zadam takie pytanie, panie Jacku, czy na przykład taki, nie wiem, filozof nie mógłby sobie znaleźć jakiejś pracy, powiedzmy, nie wiem, no na przykład stróża nocnego, że on tam sobie będzie, prawda, siedział, prawda, pilnował sobie jakiegoś magazynu, od czasu do czasu zrobi obchód, a tak, no to głównie będzie tam myślał nad tymi swoimi, prawda, teoriami filozoficznymi. No w końcu będzie miał dużo na to czasu i tak czy inaczej, a coś zarobi. Tak, jeszcze pan zapomina o tym, że ludzie mają swoją godność, bo świat czerwonym arystokratą ducha. Tak, świat libertariański jest światem poza wolnością realną, ale przede wszystkim poza godnością. Czyli ja mogę pracować jako zajmować się czyszczeniem toalet, a jednocześnie myśleć sobie nad moimi teoriami filozoficznymi, tak? To jest. Ale może też pan być, prawda, cielem fabryki i też sobie rozmyślać o. No nie mogę, dlatego proszę pana, nie mogę, bo albo się jest jednym, albo się jest koniem pociągowym, albo jest się koniem wyścigowym i nie można tego połączyć. Jeśli specjalizuje się pan w myśleniu abstrakcyjnym, to nie będzie pan dobrym biznesmenem. Ale właśnie to pan jest za czymś takim jak odbieranie godności, bo dla mnie brakiem godności jest branie od kogoś pieniądze i to jeszcze na siłę za to, że ja robię coś, co mi nie jest potrzebne. No. Czemu pan uważa, że to jest godność, że ja biorę pieniądze od kogoś? Na chwileczkę pan powie, że na przykład żołnierze również wykonują pracę tak naprawdę niepotrzebną, zwłaszcza jeśli nawiąże pan do Rona Paula, i w związku z tym powinni zajmować się czyszczeniem toalet, a w wolnych chwilach po prostu doskonalić się w swoim rzemiośle wojennym, bo oni są zupełnie niepotrzebni, bo oni nie są biznesmenami, nie wytwarzają maszynek do dłubania w nosie, to które mają duży popyt na rynku. Przekażę teraz głos najpierw Arturowi, a potem Niko Nibo, który ma do pana doktora pytanie, czyli Artur. Mogę tak? Panie doktorze, po raz kolejny no, gada pan straszliwe bzdury. Otóż chciałem panu powiedzieć, że ja przez 3-4 lata prawie byłem ochroniarzem, byłem cieciem, który co prawda nie siedział nigdy na budowie, ale no, pracowałem w ochronie, byłem studentem i dorabiałem sobie ja w ten sposób. I to mi absolutnie nie opłacało godności. Ja jednego dnia byłem w koszulce biuro ochrony i stałem na koncercie, a drugiego dnia występowałem na debacie w telewizji. Reprezentant partii, więc nie było z tym żadnego problemu, ale ja to nie przerywałem. Dobrze. Tak, bo ja chciałem dokończyć. I wie pan co, a propos tego, co tutaj właśnie już padło, nawet ja na jednej imprezie zamkniętej, takiej VIP-owskiej, na której miałem przyjemność być ochroniarzem, jak wiadomo, ochroniarze są postrzegani w odpowiedni konkretny sposób, więc wiadomo, tempy duży, tak, ma być silny i głośny. Więc podszedł do mnie dziennikarz Gazety Wyborczej, który zaczął rozmowę od ładna pogoda, a rozmowa trwała 1,5 godziny i generalnie była o tym, dlaczego Unia Polityki Realnej nigdy nie dojdzie do władzy. Facet nie miał imprezy, ale za to sobie fajnie pogadał. Podejrzewam, że już nigdy w życiu do ochroniarza nie podejdzie, tak jakby tempy był od razu z założenia. Dlatego, że mnie to nie bolało, ale ja się nawet cieszyłem z tego, że mogę sobie oglądać takie rzeczy i że ci ludzie myślą o mnie akurat to, a nie inaczej. I wie pan co, uwłacza pan tutaj strasznie, wskazując na to, że to jest coś niegodnego, a ja naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. Nie. Praca wykonywana jest za każdym razem pracą, niezależnie od tego, jaką się wykonuje. Natomiast czas na dumanie nad rzeczywistością, to jest czas na dumanie nad rzeczywistością i należy to traktować jako hobby, a nie jako pracę, za którą pan żąda z jakiegoś dziwnego powodu. Wsparcie od państwa. Dobrze, to ja panu wytłumaczę, wyjaśnię pewną rzecz. Ja również pracowałem jako ochroniarz, tyle tylko, że potem w przeciwieństwie do pana zostałem prawdziwym humanistą, a pan został biznesmenem. Ja nie jestem biznesmenem, ja jestem nauczycielem. A kim? Ja jestem nauczycielem. Jest pan jakimś nauczycielem, ale nie nazwałby się, pan badaczem i naukowcem, prawda? To skąd pan to wie? Właśnie. No to co pan stworzył właściwie?
A ile książek pan napisał? Myślenie. Nie wiem co, no jeszcze nie zdążyłem, ale dumam nad tym i nie żądam od państwa wsparcia. No, duma pan i będzie pan długo dumał i nic pan być może nie wyduma. Na to, bo nie, żeby wydumać, to trzeba się skoncentrować na określonym typie działalności. I państwo ma panu płacić. Najciekawsza twórczość pochodzi od ludzi wielodyscyplinarnych, którzy oprócz pisania wierszy, czy oprócz czegoś tam książek, czy muzyki, jeszcze czymś się w życiu zajmują. Nawet był jeden z 20-lecia międzywojennego takich kierunków w poezji na czele z poetą, wiesz, jak on się nazywał, to stwierdził, że poeta powinien nie być zawodowych poetów, że poeta powinien przy okazji. Drobna uwaga, nie zajmują, tylko zajmowali się kiedyś i w związku z tym mają bogate doświadczenie życiowe. Natomiast w pewnym momencie muszą się skoncentrować na głębokim myśleniu. Nie. Wie pan co, nie, absolutnie nie. Często to bywa przeplagane. Absolutnie nie. Przykład Artura Ochroniarskiego. Einstein kiedyś pracował, jak wiadomo, w urzędzie. Nie była to specjalnie wymagająca intelektualnie praca, ale w końcu mógł się skoncentrować na myśleniu abstrakcyjnym. Gdyby nie mógł, nic by nie wymyślił. On podczas właśnie tej pracy już wymyślił pierwsze badania szczególnej teorii względności. Dopiero miał czas na pisanie i opublikowanie. Tak, on to opisywał. Przekazuję głos Marcinowi Konopce. Tak, no to właśnie przykładem tego Einsteina, to znaczy się, że no jakoś dał radę, tak? No, a poza tym, no nie wyjaśnij mi pan, co jest upaczającego w tym, że człowiek, prawda, no ma lekką pracę i zajmuje się tym, czym by chciał, no. Czy w tym przypadku, no nazwijmy to filozofią lub wynalazkami, no jak zwał, tak zwał. No, więc nie rozumiem. No więc właśnie o to mi chodzi, że w pewnym momencie trzeba to przerwać, całe to doświadczenie, zdobywania doświadczenia zawodowego, tak jak w moim przypadku była to ciężka praca fizyczna. I skoncentrować, bo nie można tego oczywiście pogodzić, nie można ciężkiej pracy fizycznej pogodzić z wymyślaniem na ogół istnieją oczywiście być może wyjątki, ale generalnie nie da się tego pogodzić. No dobrze, no ale nie mówimy teraz o ciężkiej pracy fizycznej, tylko o pracy, nazwijmy ją lekkiej, tak? Prawda? No nie wiem, pracuję w 24-godzinnym sklepie monopolowym. Od jednego do drugiego klienta mamy jakieś przeciętnie, powiedzmy, pół godziny. No to godziny od klienta do klienta troszkę zdążę, prawda, tej swojej książki napisać. No niezupełnie, dlatego że po takiej poniżającej dla pana pracy, bo już pan ma jakieś podstawy, przecież zdobył takie na uniwersytecie, to musi się pan przede wszystkim porządnie upić, żeby zlikwidować swoje poczucie frustracji, upokorzenia i poniżenia. Więc ale nie zostaje już dlaczego pracowanie w okienku miałoby być upokarzające? Wyjechał obecnie do Niemiec, w Polsce na rynku telekomunikacyjnym był właśnie ten przedstawicielem handlowym i różne takie rzeczy robił, natomiast więcej zarabia w tej chwili sortując ogórki, to znaczy wyrzucając nie nadające się zgniłe czy coś tam uszkodzone, a wrzucając do inne miejsce te właściwe, które idą do dalszej, idą do sprzedaży. Więcej zarabia w Niemczech na tym i nie czuje się tym jakoś upokorzony. Po prostu takie warunki są na rynku, że na to jest popyt. Bo on nie jest humanistą, tylko robolem. No ale ja nie mówię o robolach z powołania. Ja nie mówię o sprzedawcach z powołania, którzy też są robolami tak naprawdę. To są ludzie o mentalności zbliżonej niższej, animalnej, że tak powiem, i im pewne zajęcia nie przeszkadzają po prostu. Natomiast ludzie o wyższych aspiracjach, myślący abstrakcyjnie, owszem, mają z tym problemy. To jest bardzo ciekawa teza, że są rodzaje pracy, które hańbią, więc no... Rodzaje pracy hańbią, tylko praca, te rodzaje pracy w relacji do tego, kto te rodzaje pracy wykonują, w tej relacji pojawia się upokorzenie.
Czyli no, jeśli zatrudni pan jako sztukacza profesora, to on będzie upokorzony, a jeśli pan zatrudni robola albo salesmana do sprzedawania byle czego, to on nie będzie zhańbiony. No trudno się obrażać na rzeczywistość, że jest jaka jest i że w Niemczech więcej płacą za sortowanie ogórków, aniżeli w Polsce za prawdę pracę. Nie, można się, ale również w Niemczech. Ale można dążyć do zmian. Dla humanistów są dotacje państwowe, dla humanistów państwo niemieckie wie, że to ma być takie społeczeństwo, w którym ludzie mają umieć liczyć więcej niż do 10. Natomiast w Polsce zmierzamy, KNP zmierza do takiego systemu, w którym ludzie będą liczyć, no powiedzmy sobie, będą może i umieć liczyć więcej niż do 10, ale ich rozwój duchowy będzie skarlały. Doszliśmy do, prawda, tutaj tematów, na które jest polska komedia Dzień Świra, więc kto nie oglądał, to bardzo, bardzo dobrze oddaje, bardzo ma związek z tym, o czym tutaj jest mowa. Więc, nie widzę związku. No, główny bohater dokładnie to mówi, dokładnie się czuje, przecież, że poszedł do szkoły poetów, że przecież ukończył polonistykę. Główny bohater miał utrzymanie i wszystko w porządku. Nie potrafił czegoś. Nie miał ze strony państwa utrzymanie i nie było go stać na stworzenie wielkich dzieł. Więc on sobie spokojnie egzystował i uważam, że tacy ludzie powinni spokojnie za niewielką pensję egzystować, mieć taką możliwość. No właśnie uważam, że dostaje. Proszę powiedzieć, ile takich ludzi ma być utrzymywanych? Proszę powiedzieć, ile ma być w Polsce, pana zdaniem? Tak jak powiedziałem, tylu, ilu chce nimi być, bo inaczej mamy do czynienia z wyzyskiem jednego typu psychologicznego. Ale jeżeli postawimy taki warunek... A my wszyscy będziemy chcieli tacy być? A nie będziemy, dlatego że są urodzeni sprzedawcy, urodzeni roboty. Chciałby pan być filozofem? Chciałby pan nie być? Jestem całe życie. No to tak. Całe życie filozofuje sobie na temat tego, jak życie powinno wyglądać. Każdy chciałby dostawać pieniądze za zamyślenie. Każdy, to rzeczywiście w tym sensie to każdy. Ja mówię o profesjonalnej filozofii. A, profesjonalnej. A nie jakiejś tam na własnej... Ja myślę, że to rynek decyduje, co jest profesjonalne. Każdy głos... Słuchajcie, wszyscy ten... Proszę, teraz przekazuję głos Arturowi na takie podsumowanie tej części, bo chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć, żeby nie umknął w tym afterparty, ale na podsumowanie tego tematu, który był teraz, Arturowi przekazuję właśnie głos. Nie, wiecie co, ja nie rozumiem całkowicie tego, o czym mówi pan Jacek. Uwłacza straszliwie tutaj ludziom. Ja przeczytam jedną rzecz, którą mi tutaj kolega jeden podsunął, że jako kolejny argument do tego, że po prostu to są brednie jakieś. Otóż napisał mi kolega mój tak. Mnisi w klasztorach wykonują bardzo ciężką pracę fizyczną, a następnie są autorami największych rozpraw, czyli wykonują cudowną pracę humanistyczną. Są w stanie to połączyć. I teraz znakomity argument. Jest to idealny przykład tego. Znakomity teraz, argument, proszę pana, dlatego że mnisi... Ja panu cały czas nie przerywam. Mnisi to proszę dać dokończyć Arturowi. W firmie obliczonej na zysk. Ja panu cały czas nie przerywam. Jakie to ma znaczenie? Nie rozumiem. Z jakiegoś dziwnego powodu w momencie, gdy awansował pan tak jak pan powiedział, ciecia na doktora, już zaczął pan natychmiast wchodzić na takie tematy, w których stał się pan klasą wyższą. A jednak tak. Jest jakieś pochodzenie, z którego pan się wywodzi, wie pan. I to się nazywa zapomniał wół, jak cielęciem był chyba. Tak, to takie jest powiedzonko. Nie, bo po prostu wyrósł z cielęciem. Nie. Z pewnych rzeczy się nie wyrasta, wie pan? Jest tak, że jeżeli ja byłem studentem i sobie dorabiałem w różny sposób, to ja nie uważałem tego za coś uwłaczającego. Ja tam mam przyjaciół, ja utrzymuję z tymi ludźmi kontakty, z tymi, którzy zostali w tym zawodzie, a od których ja się oddzieliłem, ponieważ poszedłem dalej. Ale ja absolutnie ani słowa złego bym o nich nie powiedział. A ja też bym nie powiedział. I o tej pracy, którą wykonują. Ale, i nie robią. Ale niemniej mówi pan już przez samo użycie słowa poszedłem dalej. Poszedłem dalej, w sensie ja robiłem coś więcej, a oni zostali w tamtym miejscu, w którym chcieli. A no więc, to mówi pan przez użycie słowa więcej. Ale ja nie mówię, że oni są źli, a ja ten dobry, ja tak jak pan.
Nie, no a ja nie wcale też nie mówię, że są źli, no, czy dobrzy. Nie! Każdy powinien zajmować się, majster klepka powinien zajmować się tym, do czego ma predyspozycję, a uczony do tego, czy do czego ma predyspozycję. Natomiast państwo chcieliby zrobić z wszystkich ludzi majster klepki. I z tym nie, się nie zgadzam. Nie, jest zapotrzebowanie ja. na co innego. No jeśli załóżmy, że jestem tym filozofem, tak? No pracuję w okienku, w kiosku, sprzedaję, prawda, papierosy. No i prawda, po przerwach między tymi klientami piszę tę swoją wielką rozprawę, w końcu ją, prawda, wydam tą wielką rozprawę, no to czy wtedy, nie wiem, moja sława, mój splendor nie będzie tym większy, no bo przecież patrzcie, no ten subjekt duchopfera tam, taki, patrzcie, chłopaczek tam pracował, tak sobie ciułał i patrzcie, a on tu takie dzieło napisał. No nie będzie, to będzie zależeć od tego, jakiego dzieła będzie odbierałem. Prawdopodobnie będzie się sprzedawać bardzo marnie, dlatego że ludzie nie interesują się filozofią, słaby osiągnie. Dlatego potrzebny jest system. Od nędzy do pieniędzy książka Tada Witkowicza mam, polecam. Ale nie filozoficzny. Ale... No nie, filozofia oparta na doświadczeniach życiowych jak najbardziej. To jest. No tak, jak zarobić pierwszy milion, tak, takie książki, oczywiście na nich można zarobić. Ja nie mówię o takich książkach, ja mówię o autentycznej filozofii, więc ten człowiek, nawet jak wyda swoją genialną filozofię, właśnie to i tak nie będzie miał za co żyć, nawet będzie musiał dopłacić do jej wydaniu. Proszę powiedzieć, jakim działem filozofii się pan zajmuje? Filozofią społeczną i polityczną. I psychiatrią. A konkretnie proszę ukonkretyzowanie to odsyłam do odcinka, bo przypominam, że pan doktor Jacek Kardaszewski był gościem tej audycji, po której to jest After Party, czyli Gość Miesiąca, odcinka, który był w lipcu, 23 lipca i jest w archiwum, można posłuchać, można wziąć udział też w dyskusji w komentarzach, bardzo żywa tam dyskusja się toczyła wciąż, nawet w ostatnich dniach jeszcze jakieś komentarze doszły, więc można ją kontynuować i więc na te pytania odpowiedź tam padły. Czy można podsumować kwintesencję, tak jakby wygłosić tego, co mówię? Otóż moim zdaniem system, który promuje KNP, jest dyktaturą, tyranią pewnego typu człowieka o braku zainteresowań wyższych i aspiracji duchowych nad ludźmi, którzy te aspiracje i predyspozycje mają. I taki system nigdy się nie utrzyma, dlatego że nie będzie to tylko jedno harakiri, nie będzie to nawet kilku harakiri, tylko prędzej czy później tamci, którzy są tłamszeni przez ten system, skoczą tym pierwszym do gardła. Najlepsze warunki dla rozwoju humanistyki są w Stanach Zjednoczonych. Nie w Polsce, nie w Europie. Jeżeli byłyby dobre warunki do rozwoju humanistyki na przykład w Polsce, to tutaj by się robiło filmy, tutaj by się wydawało książki. To jest wszystko w powijakach. O filmach dokładnie też była rozmowa w odcinku z panem doktorem, więc odsyłam, nie powtarzajmy tutaj tej dyskusji. Jakie filmy chciałeś kręcić, proszę pana? To jest badziewie przecież, polskie filmy to są badziewie. Pan widzi tylko wierzchołek Góry Lodowej, tam się kręci tysiące filmów, o których pan w ogóle tutaj, które do Europy nawet nie ma dystrybucji. Dlatego, że nie ma na nie pieniędzy. Nie ma rynku. Jeżeli będzie pan chciał sobie pooglądać filmy z amerykańskiej jakieś ofofe, to sobie pan poogląda, może pan sobie je sprowadzić. Tylko że akurat jak pan idzie do jakiegoś multiplexu, to wiadomo, że tam w tym multiplexie nie powinno puszczać panu jakiegoś ambitnego futerkina. Poza tym może różnica polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych ludzie są jednak świetlejsi niż w Polsce. W Polsce mamy bardzo prymitywny kapitalizm. I znajdują się sponsorzy wśród ludzi ekonomicznych, którzy zdając sobie sprawę, że są ludźmi niższymi, chcą w jakiś sposób zaistnieć w kulturze, a robią to w ten sposób, że sponsorują właśnie owych artystów i filozofów i intelektualistów. Natomiast w Polsce jest prymitywna filozofia, że to są darmozjady i nic im się nie należy. Taka jest różnica pomiędzy dojrzałym kapitalizmem amerykańskim, społeczeństwem kulturalnym mimo wszystko, a
neoliberalizmem zwanym bałkańskim albo postkomunistycznym. Czyli właśnie obalił pan wszystkie swoje argumenty, tak? To było podsumowanie, tak. Artur, chciałeś jeszcze, słuchajcie, przekazuję głos Arturowi, bo chciał jeszcze skomentować krótko to podsumowanie. Nie, wiecie co, ja tylko się całkowicie poważnie zastanawiam nad tym, gdzie pan Jacek dostrzega te wszystkie problemy, których ja całkowicie nie widzę i kompletnie nie rozumiem. System, który my proponujemy, jest systemem, naprawdę spokojnie każdy by sobie poradził, natomiast absolutnie nie zgadzam się z tym, że państwo czy my powinniśmy utrzymywać ludzi, którzy zajmują się, jak to pan Jacek nazywa, filozofią wyższą. Gdzieś ktoś w pewnym momencie z jakiegoś powodu dał mu ten doktorat i od tej pory uważa, że może tego typu teorie wygłaszać. Natomiast niestety nie zawsze tytuły idą w parze z rozumem, tutaj w tym przypadku ewidentnie, ponieważ no niestety, ale no... No wie pan, jak ja zacznę używać argumentów ad personam, to zacznę pana nazywać zwierzątkiem albo skaczącym po drzewach. Panowie, tutaj piaskowania. Kiedyś napisałem artykuł, który nazywał się jelita dotują umysł. Rozumie pan? Jelita mają za zadanie dotować umysł. Taki jest porządek świata. Więc podsumowanie jak ten... Jeśli pan się zalicza do jelit, to nie powinien pan pomstować, że od pana się pobiera dotacje na utrzymywanie umysłu. Pan gada jakieś dogmatyczne, pan jest zwolennikiem dogmatycznej jakiejś filozofii, którą sobie pan wymyślił. Bo ja mam tu taki szkoczony przycisk. Dzięki któremu ja mogę porozmawiać, zresetować, znaczy rozłączyć i połączyć jeszcze raz, więc proszę jeszcze raz prerogatywy prowadzącego respektować. Niko Ibo i Marcin Konopka po jednym zdaniu, tak, jeszcze komentarze do podsumowań głównych tutaj, prawda, liderów stron, które się tutaj ścierają w tej dyskusji, po czym przejdziemy do tematu całkiem odmiennego. Tak już myślę, że ostatniego na te partie, bo już trwali tak dłużej niż zapowiadałem. Więc Niko Nibo. Zauważyć pewien błąd dla mnie w całej filozofii ogólnie pana Jacka, a mianowicie to, że on uznaje, że są ludzie o wyżsi, którzy poznali jakąś nie wiadomo jaką filozofię. I są ludzie robole, którzy się będą poniżali, którzy będą cały czas robili na tych ludzi wyższych. To jest po prostu według mnie głupie i ja uważam, że każdy jest równy i nie powinno być tak, że powinienem utrzymywać nagle kogoś, bo ten ktoś umie filozofię. No bez przesady, to jest spore. Nie wiedziałem, że KNP-owcy to są egalitaryści. Wy uważacie, że istnieją ludzie wyżsi i niżsi, tylko co innego przez to rozumiecie. Dla was wyższy człowiek to jest robol, czyli salesman, głównie nie tyle nawet robol, ile krętacz. Krętacz finansowy, na przykład sprzedawca, to są ludzie wyżsi. Ci, którzy potrafią robić pieniądze. Natomiast niżsi ludzie nie potrafią robić pieniędzy, więc zarówno wy, jak i ja macie taką hierarchię, mamy taką hierarchiczną wizję społeczeństwa, tyle tylko, że dokładnie to, co jest na górze, dla was u mnie jest na dole. No, bardziej tutaj, prawda, porządek naturalny sprawia, że kto nie chce pracować, niech też nie je, jak powiada Święty Paweł. Jaki porządek naturalny? Znaczy, kto nie chce pracować, niech też nie je, Święty Paweł, prawda, odsyłam chociażby tutaj taką referencję. Niekoniecznie wierzących, bo to też książka filozoficzna, ja akurat, prawda, Świętego Pawła nie uważam za autorytet, to mniejsza z tym,
Natomiast kto powiedział... Ale Magdalena Środa to autorytetem. Ale chwileczkę, ale kto powiedział, ale przede wszystkim kto powiedział, że nie pracują filozofowie? Mówię panu, że pracują i to bardzo ciężko. Ale no to ktoś, kto rowy wykopuje i zasypuje, też pracuje ciężko, ale ta cywilizacja nie ma pożytku. Praca ma taką wartość, jaką ktoś za nią jest gotów zapłacić. Jak pan uważa, że filozofia to jest zasypywanie, kopanie i zasypywanie rowów, to mogę tylko współczuć, no bo co innego. Nie, filozofia dobra jest też sposobem na życie i za to pieniądze są. Czy to w postaci sprzedaży na rynku książek, czy to w postaci pozyskania mecenasa, który uzna, że tego filozofa warto wspierać. A tym mecenasem powinno być państwo. Nie, dobrowolny według nas powinien być. No niby dlaczego? Powinno być państwo, bo mecenasi prywatni się nie sprawdzają, zwłaszcza w społeczeństwach prymitywnych. Wskazały się przez całą naszą historię, no ale Marcin Konopka jeszcze na tutaj koniec. Tak, no właśnie zastanawiałem się nad takim pewnym założeniem. No pan mówi, że jeśli prawda w tej filozofii kanapowej pana Artura, no to będzie dyktatura tych niskich nad i ci wyspocy będą zniewoleni. No ale z drugiej strony, co jeśli prawda to, co pan mówi, to jest w zasadzie ni mniej, ni więcej niż tylko wyzysk tych niższych przez tych wysokich. No i popadamy z oligarchii w oligarchii. No. Zgadza się, a u państwa jest wyzysk tych wyższych przez tych niższych. Znaczy nie u państwa. Dobrze, więc telefonie, który właśnie KNP, chyba nic nie zdążyłeś powiedzieć, zapraszamy ponownie. A ja odbieram głos wszystkim. Odbieram głos wszystkim. Zapraszam słuchacza, który dzwonił telefonem, innym niż ten, co poprzednio, który chyba tak przed anteną nic nie zdążył powiedzieć i spadł. Jeżeli chce, niech zadzwoni ponownie. Znaczy ja zadzwonię tutaj. Aha, to ty jesteś. Dobra, to no tak. w takim razie zmieniamy temat. Obiecałem podczas afterparty po emisji odcinka z panem Januszem Korwin-Mikkem, który był nagrany na Contest Campie 4 28 lipca, a był na antenie, potem poleciał na martwo 1 sierpnia. Obiecałem w afterparty po tej audycji, że teraz afterparty po kolejnym odcinku, czyli właśnie tym, który był gościa miesiąca, po którym to jest afterparty, że poruszymy jeszcze tematy, które pozostały odnośnie audycji z panem Januszem. I ja mam jeden taki, może macie więcej, ale ja mam jeden taki, który chciałbym poruszyć. Najpierw jednak przypomnę, że słuchacie Kontestacji Radia Internetowego promującego wolność i przedsiębiorczość. Trwa afterparty po odcinku sierpniowym audycji Gość Miesiąca, której gościem był Artur Dziambor. Jest on obecny z nami tutaj też w tym afterparty. Ja się nazywam Krzysztof Maczyński, Wellbite Eater z Bielska Białej. Z nami są też tutaj w afterparty w tej chwili na antenie dr Jacek Kardaszewski, Marcin Konopka, Niko Nibo, słuchacz, który za chwilę się przedstawi, bo mu udzielę głos jako pierwszemu, który się dodzwonił telefonem. Następnie Basketmat, Blacha też doszedł i Arek z Olkusza. Więc udzielamy ci głosu w telefonie. Telefonie? Znaczy to jestem Basketmat? Nie, ty, telefon jest drugi, ty? Jakiś inny. A tu telefon, okej. Okay. Działa już? Tak. Tak. Arkadiusz Kodowski z Gdyni dzwoni w tej sprawie odnośnie pana pseudodoktora Jacka. Ale niestety on uwłacza pan ludziom, którzy dali panu ten tytuł naukowy, uwłacza pan ludziom pracy, uwłacza pan wielu ludziom, którzy budują po prostu jakoś ten kraj i próbują jakoś tam podźwignąć go tutaj z tego, co było. Robiąc interesy takie jak plichta, żeśmy przeżyli. Ja zauważyłem na audycji, że pan ma taką tendencję do przerywania osobom, które z panem rozmawiają. No zwłaszcza, jeśli używają argumentów ad personam, także niech pan zrezygnuje, bo będę panu przerywał. Niestety, doktor z tytułem naukowym nie powinien się wypowiadać w taki sposób. No nie wiem czemu.
nie nauczyli pana tego nauczenia, może po prostu pan był odporny na tę wiedzę. Natomiast żeby temat, o który powiedziałem, że teraz chciałbym na koniec jeszcze właśnie rzucić odnośnie audycji, odnośnie odcinka z panem Januszem. Jak macie jakieś inne jeszcze rzeczy, których wtedy nie dokończyliśmy w tamtym afterparty, to oczywiście je mówcie. Natomiast jeden taki temat, do którego chciałbym się odnieść. Tam pod koniec wywiązała się taka dyskusja między gościem, czyli panem Januszem Korwin-Mikkem, a Janem Fiorem, a naszym dziennikarzem Estem, czyli Grzesiem Kosiorowskim, dotycząca demokracji, zalet i wad demokracji, zwłaszcza w porównaniu do monarchii, ale również republikanizmu czy innych systemów. I ponieważ to już była końcówka audycji, ja nie chciałem przedłużać, ale tak pomyślałem sobie, że to jest temat dobry na afterparty, żeby się zapytać, co uważacie o takim systemie, który proponował Hayek, mianowicie demarchia. Czy ktoś to zna? Przypuszczam, że nie wszyscy, więc powiem co to jest, tak, dla słuchaczy i dla tych spośród nas tutaj, co nie znają, że ja to kiedyś mówiłem też dzwoniąc do Kompasu Politycznego, prawda, który właśnie był o systemach różnych demokracji i innych. I demarchia jest to taki system, w którym jest podzielone na dwie grupy przepisów. Jedna to są przepisy takie systemowe, ustanawiające powiedzmy tam republikę czy coś, które są niezmienne, a drugi rodzaj przepisów jest takich bardziej zarządzeń dotyczących tam wysokości podatków czy jakichś tam innych rzeczy, które się mogą zmieniać. I one dla nich obowiązkowo, jak się je zmienia, vacatio legis, czyli przerwa od uchwalenia do momentu rozpoczęcia obowiązywania, musi wynosić co najmniej rok przy uchwalaniu takiej zmiany, czyli nie zmienią podatków na przykład z dnia na dzień, a także izba, która wybierana jest demokratycznie, która prawa z tej drugiej kategorii może wprowadzać, może zmieniać, jest taka, że można do niej zostać wybranym tylko raz w życiu. Hayek proponował, żeby tylko ludzie w wieku 45 lat i więcej mogli głosować i tylko ludzie tacy mogli kandydować i żeby dożywotnio w niej zasiadali. To eliminuje taką chęć przypodobania się wyborcom, żeby wybrany być zostanym na następną kadencję, a z drugiej strony to jest czas wystarczająco długi. On to proponował nie dokładnie dożywotnio, on proponował 15 lat, czyli że 15 lat, czyli w wieku, jeżeli 45 lat by się zaczęło pełnić swoją kadencję, to do 60, jeżeli w jakimś późniejszym, no to prawda 15 lat, chyba że się wcześniej umrze. I wtedy też to jest czas wystarczająco też długi, taka kadencja, żeby nie stosować rozwiązań doraźnych, żeby nie optować za czymś, co przyniesie chwilową popularność, ale już po 5 latach będzie widać, że miało katastrofalne skutki. Czy to jest według was taka dobra forma pośrednia, wykorzystanie zalet mechanizmu demokratycznego z uniknięciem wielu jego wad? I jako pierwszego poproszę Blachę o wypowiedź, bo jest nowy potem, nowy z nami tutaj na antenie, a następnie Baskę Mata, jeżeli macie coś do powiedzenia na ten temat właśnie. Witam serdecznie. Jeśli Bajciter mi pozwolisz, to tak w jednym zdaniu skomentuję to, co było powiedziane do tej pory. Wyzysk zawsze jest, że tak powiem, w jakiś sposób ukierunkowany, tak? Czy on jest ukierunkowany poprzez, powiedzmy, jakąś elitę rządzącą, która redystrybuuje dochód całej reszty, no to wówczas ten wyzysk jest ukierunkowany od góry, czy on jest skierowany poprzez ludzi, którzy wybili się na wolnym rynku na jakichś liderów, to oni z kolei kierunkują ten wyzysk, czy poprzez grupy nacisku, tak jak teraz mamy w współczesnej demokracji, gdzie wyzysk jest kierowany poprzez grupy nacisku typu związki zawodowe, no to tak mi się przynajmniej wydaje, moje skromne zdanie na ten temat jest takie, że nie można negować tego, że
jakby to powiedzieć, no system czy paradygmat wolnorynkowy mimo wszystko jest nadrzędny, bo on zawsze tak czy inaczej wypłynie, niezależnie od tego, jaki byśmy sobie przyjęli nadrzędny, że tak powiem, byśmy zaprogramowali ten rynek, czy on pójdzie bardziej w stronę bardziej komunizmu, czy bardziej w stronę socjalizmu, czy będzie podzielony tak, czy będzie podzielony siak, to ta wymiana między ludźmi będzie następowała i ci ludzie kierowani swoimi ambicjami zawsze będą próbowali podkopać ten system, który będzie w jakiś sposób im coś narzucał. Czy on im będzie narzucał to z jednej strony, czy będzie im narzucał to z drugiej strony, to zawsze będzie istnieć i takie ustawianie siebie przy ścianie, no jest dla mnie trochę dziwne i zarazem śmieszne, ponieważ jest to po prostu nierealne. Z punktu widzenia praktycznego jest to po prostu niemożliwe. Zawsze, jak wiadomo, praktyka wygrywa nad teorią i przykłady tego mamy wszędzie dookoła. A co do tego, co powiedziałeś, Whiteater, przed chwilą, to ja tutaj się powtórzę, ale moją jedyną odpowiedzią na to, jak dzisiaj wygląda, jakby mogła być sformułowana, bo tak zrozumiałem twoje pytanie, jakby mogła być sformułowana współczesna demokracja, czy coś około demokracji, to jest jak największe rozdrobnienie, jak największa federalizacja, tak żeby regiony mogły ze sobą konkurować. I ktoś, kto mówił, bo tutaj na przykład pan Jacek mógłby mi zarzucić, mój imiennik, że ja się odwołuję poprzez konkurencję, odwołuję się do jakiejś brutalizacji rynku, to ja również odwołuję się do wartości duchowych, do takich wartości, jaką jest wspólnota, bo to wspólnoty generują jakby no najwyższą wspólnotą, jaką znamy, jaką jest rodzina, no to te wspólnoty generują najwyższe dobra w społeczeństwie. Zawsze tak było i najprawdopodobniej zawsze tak będzie. Więc Jacek Welblacha postuluje Europę tysiąca Liechtensteinów. Przyznam, że też sympatyzuję z tą ideą, prawda? Natomiast i te też uważam, że Europa właśnie dlatego ponad inne kontynenty cywilizacyjnie się wybiła i je tam podbiła, no mniej lub bardziej, prawda, przyzwoitymi metodami, ale nie da się odmówić, że cywilizacja europejska wyprzedziła resztę świata w tym momencie, no dlatego, że tutaj krajów było dużo i właśnie konkurencja między nimi zachodziła. Nie Liechtensteinów. Czy nie Liechtensteinów? Czemu nie Liechtensteinów? Dlatego, że państwa były znacznie większe. No tak, to prawda. To nie był ten efekt naszek, ale był znaczniejszy niż na innych kontynentach. Jeśli mi pozwolisz, Whiteater, to w Afryce było większe rozdrobnienie. Na sam koniec zaraz będę się rozłączał. Na sam koniec aby dodał, że obecnie tutaj posługując się retoryką mojego imiennika pana Jacka, że obecnie, kiedy jesteśmy w straszliwym wyzysku, czy patrzymy bardziej z tej prawicowej strony, jest to innego typu wyzysk, czy patrzymy z tej lewicowej strony, jest to również innego typu wyzysk, każdy inaczej ten wyzysk formułuje, to mimo wszystko kraje, które jakby najwięcej osiągnęły, społeczności, które najwięcej osiągnęły i społeczności, które uzyskały jakby najwyższy stopień takiego wzajemnego wewnętrznego zaufania, to są kraje, w których w jakimś stopniu, większym lub mniejszym, panuje coś w rodzaju podziału federacyjnego. I tu przykłady można wymieniać od samej góry, począwszy od Stanów Zjednoczonych, przez Szwajcarię, przez Japonię, Nie byłbym taki pewien. Co do Japonii? No, Japonia jest dosyć dziwnym krajem, to się zgadzam. Natomiast podział na prefektury jest bardzo dla Japonii korzystny. No tutaj nie chcę jakby się wgłębiać w ten temat, bo nie o to tutaj chodzi. Dziękuję serdecznie wszystkim. Pozdrawiam, Bajter. Ja również.
Jacku za te wypowiedzi. Znowu nas rozłączyło przy twoim wyjściu. No cóż, taka uroda tej drogi, jaką jest Skype, że czasem to ci daje bez znaki. Dobrze, że to na te partie wszystko nie robi. W każdym razie jesteśmy ponownie i teraz ten... Wracamy do tematu. Basket mat. Proszę ciebie, bo jeszcze nic nie mówiłeś. Czy znaczy, coś o demarchii zwłaszcza na ten temat? Ja chciałbym powiedzieć tyle, że trudno mi powiedzieć cokolwiek o tym bez głębszego właśnie przebadania tego tematu, przestudiowania. No ale ogólnie demokracja, wiadomo jak się kończą demokracje i jakie są minusy demokracji, dlatego nie musimy o tym tutaj dyskutować. No i właśnie chciałem się bardziej zagłębić, to nie wiem, chciałem posłuchać dyskusji, może ktoś ma więcej do powiedzenia na ten temat, wtedy można wyrobić sobie jakieś zdanie, czy po prostu poglądy skonfrontować i coś może z tego wyjdzie. Także no, chciałem dalej posłuchać, co rozumiem. Inni mają do powiedzenia. To może ja w tej chwili odniosę się do dymarchii. Cały problem polega na tym, kto będzie stanowił ową nienaruszalną elitę i na jakie będą reguły i kryteria doboru członków tej elity. Jeśli będą złe, jeśli będą jednostronne, jeśli wśród członków elity znajdą się ludzie pokroju KNP, to oczywiście będziemy mieli z tym, co powiedziałem, czyli uciskiem pewnego typu człowieka, który nie jest wcale wyjątkowy, stanowi mniej więcej nikt tego nie zmierzy, połowę społeczeństwa i to będzie zalążek sytuacji rewolucyjnej, po której będziemy mieli do czynienia z sytuacją odwrotną. Ja optuję za równowagą. Takie kryteria można wymyśleć, sądzę, w których ten dobór owej elity będzie uwzględniał zarówno ludzi materialistycznych, egoistycznych, egoistów, którymi KNP-owcy niewątpliwie są, jak i posesywnych, tak zwanych egoistów, jak również i ludzi idei. Dobrze, więc dziękuję wszystkim słuchaczom za słuchanie, dziękuję Arturowi jeszcze raz za udział w audycji i w całym After Party, albowiem nadszedł już koniec i przyszła pora się właśnie wszyscy ze wszystkimi ze słuchaczami zwłaszcza pożegnać, więc żegna się z wami po kolei Artur Dziambor. Dobranoc wszystkim, dziękuję bardzo za udział w rozmowie. No, mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję spotkać się z wami. Doktor Jacek Daszewski. Dziękuję. Marcin Konopka. No, dziękuję bardzo. Kolorowych snów życzę. Niko Nibo. O, to już powiedziałem. I Bastet Matt. No, dziękuję bardzo za możliwość skonfrontowania poglądów, bo to była ciekawa dyskusja. No i dobranoc. Więc dzięki wszystkim. Dobrej nocy. Do usłyszenia za tydzień w After Party po powtórce. Prawdę mówiąc, jeśli można coś wtrącić jeszcze na koniec, to uważam co do organizacji waszych audycji, to sądzę, że ta właśnie dyskusja teraz była znacznie ciekawsza niż ta, która była nagrywana i powinniście chyba zmierzać w tym kierunku. Nagraliśmy nawet, ale ponieważ było mówione, że jest nienagrywane, to... A czy ja mógłbym otrzymać, to nagranie? Proszę do nas napisać na adres redakcji, to czy całość, czy jakieś fragmenty szczególnie interesujące możemy być może udostępnić. Myślę, że redakcja małpa kontestacja.com. Dobrze, tak. Więc w takim razie myślę, że cała ona była interesująca. Puszczam dżingiel końcowy, a tutaj nas już zdejmuje z anteny. Więc jeszcze raz dzięki. Dziękuję. Wrócimy po przerwie.
wierzysz w spiskowe teorie dziejów? Wszędzie widzisz agentów i masonów? Sądzisz, że prezydent jest agentem WSI? Kontestacja ma dla ciebie rozwiązanie. Mainstreamowe media. Oto pan Mieczysław przed terapią. Uważam, że dziura budżetowa jest zbyt wysoka. To skandal, że podatki są podnoszone do takiego poziomu. Jak można zabierać dzieci rodzicom? Pan Mieczysław po zaledwie 30 dniach terapii. Doda dobrze się wywiązuje z opieki nad Nergalem. Sądzę, że krzyż powinien zniknąć sprzed Pałacu Prezydenckiego. Komorowski ma fajne krawaty. Mainstreamowe media. Rozwiązanie wszelkich problemów psychicznych. Po zaledwie 30 dniach terapii pan Mieczysław mógł wrócić do społeczeństwa w pełni. Poziom inteligencji zmalał do poziomu akceptowalnego w Unii Europejskiej. Wreszcie może porozmawiać ze wszystkimi ludźmi na każdy temat. Nie musi się martwić, że zostanie wzięty za jakiegoś oszołoma. Mainstreamowe media. Recepta na wszystko.